Parkowanie prostopadłe przodem. Tak, do każdego manewru, znaczy do każdego manewru mamy dwie próby i do każdej próby mamy jedną korektę. Dobra. Tylko zanim rozpoczniemy ten manewr, starać się, żeby hamulec postojowy był zaciągnięty. I ruszając, zwalniamy ten hamulec i ruszamy dopiero. Lewej strony, żeby nam lusterko nie wyszło na linię. Manewr parkowania prostopadłego przodem jest zrobiony przodem, wjazd jest dobrze zrobiony i teraz będziemy wyjeżdżać z tego garażu. Tutaj kursor musi bardzo wolno wyjeżdżać i pilnować lewej strony, żeby lusterko nie wyszło na linię.